Rozdział piąty Tym razem nałożono zbiegowi na tłustą szyję mocną, rzemienną obrożę i przywiązano do ściany na żelazny łańcuch. Choć rzemień nakładano z zachowaniem wszelkich ostrożności, udało się Turlowi ugryźć wroga w wyciągniętą łapę. Gozdawa syknął z bólu i odwzajemniając się, zdzielił dzikuska palcem w nos. To odniosło cudowny skutek. Z powodu grubych pokładów tłuszczu i gęstego futra, niedźwiadek niewiele by sobie robił, gdyby dostał baty. Co najwyżej skuliłby się, ale nos był instrumentem niezmiernie delikatnym. Więc, otrzymawszy psztyczka, kichnął potężnie, a potem popatrzył brzydko na człowieka, jakby chciał powiedzieć: Też głupie żarty. Bić mnie po tak czułym miejscu. Skaleczył pana, zatroszczył się Jędrzej asystujący przy uwiązywaniu misia. Ano skaleczył nic poń, uśmiechnął się go dawa, wysysając ranę i patrząc z sympatią na szczeniaka. Po raz pierwszy spotkały się na bliską odległość ich oczy, małe, bystre czworonożnego grubaska i duże, niebieskie człowieka. Turula już odeszła złość. Uczuwał jedynie strach przed tymi dopiero co poznanymi stworami któremu dotychczas nie uczyniły właściwie nijakiej krzywdy. Leżąc skulony, z położonymi po sobie uszkami, śledził spodełba porzuconą płachtę. To był właśnie jego wróg. Gdyby nie owa Wereta, nie dałby się wziąć tak łatwo. To ona zaparła mu dech, splątała łapy, zasłoniła oczy. Leżała opodal jak flak. Pogryzłby ją z wściekłości. Gdyby się nie bał ludzi i nie trzymało go za kark, żelazo. Żelazo było drugim ciężkim wrogiem. Zapoznał się już dobrze z jego siłą i zapachem. Choć potrafił zmiażdżyć najtwardszą kość, żelazu nie poradził, mimo że gryzł je przed chwilą z całej siły. Uważnie przypatrywał się także ludziom. Oglądał najdziwniejsze istoty pod słońcem. Były wysokie, bez kudłów i pazurów, Uf, nie pokazywały, a miast ryczeć, mruczały do siebie tak spokojnie, że trudno je było posądzać o nieprzyjazne zamiary. Instynkt mówił wyraźnie, że z ich strony nie grozi mu chwilowo nic złego. Owo podświadome przekonanie ugruntowało się tym silniej, że jeden z ludzi podsunął mu w pewnej chwili pod pysk sporą miskę mleka. Poruszał nerwowo chrapami. Wciągnął z lubością woni przypominającą słodkie wymiona matki, ale napoju nie tknął. Co innego, gdyby sobie poszli ci jacyś. Ale cóż, kiedy właśnie przybyli jeszcze nowi. Jeden z nich, wzrostem malutki, piszczał i skakał. Czynił tak samo jak on, w czasie kiedy miał jeszcze matkę i pełny brzuszek. Podobał mu się ten malec. Coś mu mówiło, że to jego rówieśnik. Tymczasem mały jacuś, bo on to nadszedł z Justysią, na widok niedźwiadka klaskał radośnie w rączki, śmiał się i chciał koniecznie pogłaskać po łbie malutkiego kudłacza. Pogodne oczy dziecka widziały u zwierzęcia oczy słodkie, dalekie od złości. Ludzie naradzali się jakiś czas. Jeden z nich oddalił się, a po chwili wrócił, niosąc coś w łapie i wręczył malutkiemu człowiekowi. Turul zdumiał się potężnie, gdy ów podsunął mu pod sam z żółtą masę, taką samą, za jaką przepadał. Zawąchał przysmak nad przysmaki, miód. Pysk miał pełny śliny, już nie panował dłużej nad sobą. Pochwycił szybko słodycz i zjadł łakomie, nic sobie nie robiąc ze śmiechu stojących istot. Widać nie były tak złe, skoro obdarowały go tak wspaniałym nektarem, wcale nie kłując. Jak to czyniły skrzydlate owady w lesie. Wtem uczuł na ciele lube ciepło i przeszedł go rozkoszny dreszcz. To człowiek o kudłatym pysku i dlatego, może wzbudzający największe zaufanie, głaskał go delikatnie po miękkim futrze na grzbiecie. Dotyk tej dziwnej istoty mógł się równać jedynie z polizaniem ciepłym jęzorem przez matkę. Więc przywarował do ziemi jak psiak i zaprzestał szczerzyć zęby, wewnętrznie pełen napięcia i gotów w każdej chwili do obrony. Ale ciepła dłoń przesuwała się wciąż pieściwie po grzbiecie, aż spoczęła na tłustym, pofałdowanym karku i na głowie. Turul ledwo oddychał. Takiej rozkoszy fizycznej nie zaznał jeszcze nigdy w życiu. Sapnął ciężko, z małych oczek znikała nieufność. Od tego czasu rozpoczęła się edukacja niedźwiadka. Jeśli jeszcze nie dowierzał odruchowo istotom na dwóch nogach, to owa nieufność znikła też niebawem wskutek niezwykłego dobrobytu, jakim go otoczono. Oprócz obfitej ilości mleka, znoszono mu jagody, doskonałe mięso, czasem białe kostki, odznaczające się niezwyczajną słodyczą, a nierzadko plaster rozkosznej dla pyska i brzucha, żółtej, miodnej masy. Wkrótce nauczył się piszczeć na widok onego przysmaku, a że go dostarczano w nazbyt małych ilościach. Przeto nieraz kombinował, w jaki by sposób dać poznać, że chce jeszcze. Więc chrząkał, mruczał, a gdy to nie odniosło skutku, wpadł na pomysł, wpychał do pyska łapę lub po prostu otwierał mordkę, podobny wtedy do małej świnki. Po tygodniu odzyskał całkowitą wolność. Nastąpiło to po zakąsce miodem, go zdawa odpiął z szyi łańcuch, pogłaskał jak zwykle po grzbiecie i miękkim łbie i oddaliwszy się na kilka kroków, pokazał przysmak, przywołując go po imieniu. Misio już wiedział, że mu na imię Turul, bo wymawiano je, ilekroć chciano go czym uraczyć. Miód i cukier przypieczętowały pakt przyjaźni z wszystkimi ludźmi, a głównie z małym Jackiem, bo on to był najhojniejszym szafarzem owych znakomitych delicji. Turul zażerał się wszystkim tak niemiłosiernie, że chodził gruby jak baryłka. Świat był znów piękny, nawet piękniejszy niż dawniej. Sytość brzucha i rozkosz wąchania dawała mu zawsze najwyższe zadowolenie. W nocy spał w kącie zacisznego pokoju niedaleko łóżka Gozdawy. Za posłanie miał kudłatą skórę własnej matki, zapełniała mu ona chrapy umiłowaną wonią i potęgowała ufność. Dziś już niemal ślepą. Niedźwiadek oczywiście nie wiedział, że to właśnie człowiek zabił, a potem obłupił z futra jego rodzicielkę. Za to gdy wsunął czarny nos w ten przemiły puch, myślał, że znajduje się w przytulnej gawrze. Gdy spał, śniło mu się, że leży między łapami starej pod strażą jej opiekuńczych kłów i niczego się nie lękał. Niekiedy burza przewalała się po świecie i jęczała żałośliwie puszcza. Ale nie zdarzyło się ani raz, żeby strugi zimnej wody spadły mu na gruby kark pofałdowany od tłuszczu. W południe, kiedy skwardawał się najdokuczliwiej we znaki, lubił się wdrapać wysoko między gałęzie rozłożystego świerka na podwórzu i tu ucinał sobie drzemkę. Modlitewny poszum migliwia zapełniał mu uszy, nos pieściła woń przegrzanej żywicy, a wiatr muskał po głowie i przebierał w puszystej sierści. Olbrzymi rozbój, widząc w jakich turle łaskach, sposępniał i pomarkotniał, że jednak darzono i jego podawnemu pieszczotą, zrobił aż z ciężkim sercem ustępstwo na rzecz nieznanego przybłędy. ówkomiczny malec zaciekawiał go jednak, przypominał własne, dziecinne czasy w dalekiej, azjatyckiej ojczyźnie. Więc włóczył się za nim krok w krok, przysiadał często na ogonie. Medytując z głębokim zainteresowaniem nad poczynaniami malutkiego czworonoga, lub kładł się na brzuchu i położywszy ciężki łeb na wyciągniętych łapach, oka zeń nie spuszczał. Turul długo nie dowierzał psu. Dał się przekonać znacznie prędzej do człowieka, ale przed tak srogim potworem miał się na baczności. Obu zbratał na dobre dopiero jacuś go zdawa, oczko w głowie rozboja. Z Jacusiem zżył się tu ról nadzwyczajnie. On to dawał mu najwięcej słodyczy i godzinami się zabawiał. Stary sługa, jeżdżąc do miasta po prowiant, przywoził znaczne zapasy konserw owocowych lub marmolady w blaszanych pudełkach. Jacuś urządzał sobie piramidy z pustych blaszanek, czym się tu rul bardzo interesował. Chłopiec oczywiście nie wiedział. Że niedźwiadka nie tyle zajmuje architektura, co pozostałe na dnie resztki słodkich powideł. Więc porywając z piramidy pierwszą z kraja, Misio usadawiał się w kącie i trzymając jak małpa pudełko, wsadzał nos do niewielkiego otworu, lubując się zapachem i kombinując na różne sposoby, jakby się dobrać do resztek językiem. Dna dosięgnąć było trudno, łeb się też nie mógł przecisnąć przez dziurę. Był z tego powodu niepocieszony, ale nie dał za wygraną, aż w pewnej chwili wsadził do środka łapę i, wybierając resztki piętą, podawał je sobie do pyska. W ten sposób oczyścił dokładnie w krótkim czasie wszystkie puszki. Po takiej uczcie łapy mokre od oblizywania aż po łokcie wyglądały, jakby mi się ubrał na nie czarne, ciasne rękawiczki. Olbrzymie zainteresowanie wzbudziło w turulu lustro. Raz. Ujrzawszy je w rękach Justysi, zaciekawił się nim bardzo. Dorwawszy je przypadkiem do łap, zdumiał się potężnie, ujrzawszy w głębi małego, kundłatego potworka strojącego niezwykłe miny. Przybliżył szkło do oczu, upewniając się, czy go wzrok nie myli. Ale nie. Patrzyły na niego małe ślepka i obwąchiwał czarny nos, dokładnie tak samo, jak on to w tej samej chwili czynił. Popróbował pochwycić pazurami swego sobowtura i trafił na próżnię. Powtarzał to kilka razy, aż się zgniewał i prasnąwszy zwierciadłem o podłogę, rozbił je w drobne kawałki. Już wiedział, że zabił wroga, bo właśnie panna Justysia wpadła na niego z wielkim krzykiem i zdzieliła kilkakroć trzymaną w ręku drewnianą kopystką. Przestraszył się nie na żarty, nie tyle cięgów, ile przeraźliwego lamentu, i woląc nie ryzykować. Uciekł co tchu na podwórze, gdzie wdrapał się czym prędzej aż na sam wierzchołek świerka, nic sobie nie robiąc z pogróżek stojącej na dole panny. Gdy mały Jacuś wychodził nad rzeczułkę, toczył się za nim nieodłącznie niby kula z każdym dniem grubszy niedźwiadek, zaś z tyłu kroczył poważnie rozbój. We trójkę przysiadali nad brzegiem, przy czym chłopiec, znając zamiłowanie zwierzęcia do chlapania się w wodzie, Brał je na ręce i sadzał mimo oporu na kolana. Rozbój, przyglądając się obu malcom, wywalał wtedy czerwony płat jęzora i przechylał wielki łeb raz na prawo, raz na lewo. Powodowany zazdrością, podchodził nieraz do małego pana i liznąwszy nieśmiało. Dopominał się też o należną pieszczotę. Wtedy chłopiec, ująwszy jedną ręką ciężki łeb doga, Zbliżał go ku trzymanemu szczeniakowi tak, że zwierzęta wąchały sobie nosy i w dowód rodzącego się sentymentu lizały. Nabrawszy do psa zaufania, turul wpadł w zachwyt. Dając temu wyraz, targał olbrzyma za długie uszy, za łapy, lub wieszał się u ogona, co rozbój znosił dość cierpliwie. Co najwyżej opędzał się przed bęcwałem, jak przed muchą utrapioną. Nie mogąc odegnać, Kładł się na bok, przewracał na grzbiet i otworzywszy szeroko olbrzymią paszczę, zdawał się śmiać z takich igraszek. Gdy ostrej jak szpilki kły niedźwiadka weszły głębiej w skóry niż należało, rozbój harczał chrapliwym basem i niepozornym uderzeniem łapy karci uśmiałka. Pies, który się nie dość wybawił w dzieciństwie, zapominał o swym statecznym wieku i dokazywał sturulem, jakby był jego szczeniaczym rówieśnikiem. Tym igraszkom dziecka, psa i niedźwiadka przypatrywał się zawsze z niejakiej odległości stary Jędrzej. Wszyscy trzej byli jego wychowankami i każdego darzył swoistym uczuciem. Jacuś, który Jędrzeja dziadziem nazywał, był oczywiście ulubieńcem i zapełniał zarówno duszę jak serce starego. Poza Jacusiem stary sługa świata bożego nie widział. Sam nikogo na świecie nie miał. Dziecko wychował i na rękach nosił od samej kolebki, więc nie dziwota, że go malec całkiem zawojował. Ale obok tego uczucia, Stary przywiązał się szczerze do rozboja, który wchodził w skład ich osadniczej rodziny, a teraz polubił bardzo tego oto małego grubaska, co w swej beztrosce i wesołości w niczym się nie różnił od małego dziecka lub młodziutkiego psiaka. Patrząc na zgodne pożycie i niefrasobliwość tych trojga, Jędrzej sam w duszy weselał i mówił do siebie z przekonaniem. At wszystko to stworzenie Boże. Nijakiej nie byłoby złości na świecie, żeby nie źli ludzie. Do ulubionych sportów uprawianych przez misia należała orzeźwiająca kąpiel w potoku. W czasie południowego skwaru turul rzucał się w wodę jak piłka, parskając i mrucząc ze szczerego zadowolenia. Szczególnie upodobał sobie cichą zatokę. Gdzie wody ledwo się sączyły, gdyż tam właśnie odkrył zadziwiające zjawisko. Pod zmarszczonym zwierciadłem czystej topieli, siedział Jota taki sam kudłaty potworek, jakiego raz zobaczył w lustrze Panny Justysi. To mu nie dawało spokoju. Więc ciskał się w toń, usiłując pochwycić tajemniczą istotę, charczał, nurkował, a nie mogąc tego dokazać, wyraźnie się irytował. Kudłacz na dnie wody stanowił niepojętą zagadkę, a każdą zagadkę Turul lubił rozwiązywać. Przedmiotem niemniej interesującym była fujarka Pietroka. Pastuch, gdy tylko nie miał żadnej roboty, szukał chętnie towarzystwa ulubionego misia i, przysiadając w kucki, wygrywał mu pod nosem różne skoczne melodie. Turul dziwił się niesłychanie, starał się pastuchowi odebrać instrument, jakby miał zamiar sam popróbować, a gdy mu się to nie udało, kręcił łbem, strzygł i zadarwszy nos do góry, wturował fujarce wysokim dyszkantem na własnym instrumencie. Pastuch pokładał się ze śmiechu. Miarkując, że misio przepada za muzyką, podsunął się raz z piszczałką całkiem blisko i wycelowawszy w samo ucho malca, ją zapamiętale wygrywać. Turul nie był nerwowy, ale dmuchania wprost nie znosił. Więc początkowo uciekał i przysiadł przy opodal, majstrował fuchu łapą, jakby chcąc stamtąd usunąć nieznośną, bo wprost w bębenki wdmuchaną przez pastucha arię, z czego Pietrek miał okrutną uciechę. Przy trzeciej lub czwartej próbie niedźwiadek miał tego dość. Gdy Pietrek wycelował mu znów fucho fujarę i zaczął piszczeć, miś zaparł się dobrze o ziemię i lewą łapą zdzielił pastucha z taką siłą w ucho, że tamten się wywrócił, a sam uciekł czym prędzej na drzewo i wdrapał się według swego zwyczaju aż na sam szczyt. Pomimo popadnięcia w niełaskę Justysi od czasu zbicia jej drogocennego lustra turul, choć z daleka, asystował stale starej pannie. Wszak to ona była jedyną szafarką słodkiego mleka, które przynosiła w skopkach sobory. Widząc takie skarby, rozmyślał nieraz nad zdobyciem skopka, ale snać nie czuł się jeszcze na siłach, by pokusić się o odebranie go w otwartym boju. Więc tylko chodził za nią na tylnych łapach i dopominał się lamentliwie o zwyczajną rację wydawaniem głośnego wa wa i wpychaniem do pyska pięty. Justysia groziła mu nieraz kłakiem i precz pędziła, ale to była tylko odpłata za wyrządzoną psotę. W gruncie rzeczy dobre serce starej panny nie było na tyle zakamieniałe, żeby pozostać głuchym na rozpaczliwe krzyki malca. Więc podroczywszy się tylko, wlewała mu do miski sporą kwartę i sama się cieszyła, widząc, z jakim apetytem wypija. Czasem brała go nawet na podołek, mimo że już sporo ważył i głaskała po zwichrzonej czuprynie albo targała pieszczotliwie za kudły, na co ufragował zadowolonym pomrukiem. A żeby się zabawić, Turul niekoniecznie musiał mieć towarzystwo. Sam zabawiał się również znakomicie. Kiedy się najadł, a był w dobrym humorze, wyprawiał przez nikogo niepobudzane takie koziołki, jak zawołany cerkowiec. Przepadał też za huśtawką i zawsze potrafił wynaleźć najodpowiedniejszą do tego celu gałąź wdrapawszy się na najcieńniejszy jej koniec. Uwieszał się przed nimi tylko łapami jak małpa i wprawiając ją w gwałtowny ruch, przerażał Justysię, która nie mogła patrzeć na tak karkołomne sztuczki. Istotnie zdarzało się nieraz, że niedźwiadek źle obliczył siłę wytrzymałości drzewa i w czasie największej uciechy słyszał złowrogi trzask złamania, zaś w chwilę później spadał jak kula na ziemię. Pietrek przepowiadał niedźwiadkowi z okazji takich upadków najmarniejszą pod słońcem śmierć. Ale tu ról niewiele sobie widać z nich robił, skoro w godzinę później huśtał się znowu gdzie indziej. Niedźwiadek był wszędobylski i wścibiał nos w każdy kąt. Znalazłszy lada flaszkę, potrafił ją długo oglądać, jakby się zastanawiając, do czego się może nadawać. Tylko jeden raz pokazał mu sam go zdawa, co to za naczynie i jak się go używa. W tym celu nalał do środka mleka i wsadzając szyjkę w pysk zwierzęcia, przechylił, po czym postawił butelkę i patrzył ciekawie, jak sobie malec z nią poradzi. Ale tu ról był daleko pojętniejszy niż człowiek w jego wieku, też już ten jeden pokaz mu wystarczył. Niebawem trzymał flaszkę w obu przednich łapach i przechylając do pyska, wypił mleko z taką wprawą, jakby to był jego zwyczajny sposób picia. Owa ciepła atmosfera, w jakiej wyrastał, miała tylko jeden ciemny punkt. Punktem tym był Mruczek, ulubiony kot Justysi. Mruczek, kolos gatunku kociego, przewidywał w Turulu najczarniejszy charakter i, wyrażając swoje na to poglądy, dawał się tego we znaki przyszłemu władcy Boru. Gdy Turul się zbliżał, kot prężył grzbiet w kabłąk, najeżał się ści, choć nie zaczepiony, atakował pierwszy. Już we wstępnym starciu pokazało się, że mruczek ma wyraźną przewagę. Szybki jak błyskawica, umiał prychnąć śliną w oczy wroga, a korzystając z chwilowego zamroczenia, dopaść pazurami i natychmiast odskoczyć. Niedźwiadek bronił się bohatersko. Nastraszał kudły, przez co wyglądał dwa razy grubszy, niż był w istocie. Harczał gniewnie i kłyszczerzył, ale łapą kota dosięgnąć nie potrafił. Ten był zręczniejszy i umiał zawsze w porę uskoczyć. Przeciwnicy mierzyli się przez chwilę wściekłymi ślepiami, mrucząc każdy po swojemu. Niedźwiadek był pewny swej przewagi, przeświadczenie o tym nosił już we krwi i na pewno nauczyłby zuchwalca moresu, cóż kiedy ów nie miał w sobie nic z rycerskich obyczajów. Umiał doskoczyć, podrapać i uciec, czego nie przewidywał kodeks honorowy przodków trula. I nie wiadomo, jakby się ów pojedynek skończył, gdyby nie wdanie się ludzi, którzy w takich razach rozpędzali przeciwników kijem lub po prostu rozdzielali przez wzięcie jednego na ręce. Ale miś, choć już w chwilę później znów koziąkował na podwórzu i cieszył się jak małe dziecko, dobrze sobie napastliwość mruczka zapamiętał.